Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale kochamzabawki.pl. Dzisiaj przedstawię Wam lalkę Barbie z krainy długowłosych. Jest to lalka, która jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 lat. Ona ma sporo małych elementów. Pokażę Wam, co tutaj jest z tyłu. Z tyłu macie informację, że jest to bardzo duża lalka, aż 43 cm wysokości. Macie tutaj przykłady tego, jak możecie lalkę pięknie uczesać. I tutaj również macie wymienione, narysowane wszystkie elementy z tego zestawu. Tak wygląda ta lalka po rozpakowaniu. Zobaczcie, ona ma takie piękne, długie, jasne włosy, przeznaczone do tego, żeby je czesać i układać różne fryzury. Ma również kilka różowych pasemek. Tak to wygląda. Jej suknia jest u góry tutaj różowa, na ramionczkach z falbankami i z takimi srebrnymi elementami. Tutaj jest srebrny pasek. Tutaj jest taka sztywniejsza część sukni i tu są kolory niebieski i różowy. I na dole macie taki półprzezroczysty niebieski tiul. Do tego są bardzo ładne, niebieskie, jasne sandałki, oczywiście z łatwością zdejmowane. Ta lalka ma bardzo, bardzo dużo ruchomych elementów. Zobaczcie, tutaj poruszają jej się ręce, oczywiście we wszystkie strony. W łokciach ona również się porusza. Oprócz tego poruszają jej się również dłonie, zobaczcie, jak w ten sposób. I również można je obkręcać dookoła. Także tak, takie ma ręce. Dodatkowo, to co jest naprawdę niewielu lalkach, to kręci się również tutaj tułów. Zobaczcie, tutaj będę trzymać sztywno lalkę i tutaj tą górną częścią mogę normalnie przekręcać. Zobaczcie, widzicie? Także można ją wygodnie później usadzić do czesania. Nogi ma tutaj zginane w kolanach i oczywiście całymi nogami można również poruszać. Także teraz Wam pokażę, jak ją tutaj wygodnie usadzić do tego, żeby można było ją czesać. Dodam Wam też, że oczywiście sukienka jest tutaj na rzep, także możecie ją zdjąć. Jeżeli by się coś ubrudziło, zawsze można ją sobie wyczyścić. Teraz ją usadzimy do czesania. Może zrobimy tak, żeby się podparła tutaj z tyłu. Tu wygodnie, żeby się nam sukienka nie pogniotła. Ok, lalka jest gotowa do tego, żeby ją czesać. Do zestawu jest dołączona taka piękna różowa szczotka. Tak ona wygląda. Tutaj jest oczywiście znaczek Barbie. Można naprawdę wygodnie tą szczotką czesać lalce włosy. W ten sposób, żeby były gładziutkie i gotowe do dalszego układania fryzur. Oprócz tego, że można czesać tą szczotką, pełni ona również funkcję takiego schowka dla różnych akcesoriów, jakie są dołączone do tej lalki. Pokażę Wam, jakie tutaj są akcesoria. Przede wszystkim jest korona, taka srebrna z różowymi elementami. Kolejna korona jest cała różowa. Macie również w zestawie dwie piękne opaski. Tutaj jest biała na takich kuleczkach z niebieską kokardą i różowa z różowymi kwiatami. Do tego macie różne ozdoby do włosów. Takie trzy ozdoby do wpinania do włosów macie tutaj. Dwa grzebyki, niebieski i różowy. I do tego taką różową spinkę kokardkę, tutaj zapinaną, o, w ten sposób. I uczeszemy jej teraz jakąś fryzurę. Zobaczymy, jak się używa do zabawy tej lalki. Najpierw rozczeszemy jej włosy. Przygotujemy. Włosy rozczesane. Ok. I teraz możemy upleść jej takiego dużego warkocza. Podzielimy włosy na trzy części. I teraz będziemy zaplatać warkocza. Zróbmy tak, żeby tutaj na wierzchu ładnie było widać ten różowy kosmyk.
Tutaj różowy kosmyk zakryjemy. Zobaczcie, jaki wyszedł jej gruby warkocz. Widać, że ma bardzo, bardzo grube te włosy. Zobaczymy, czy w ogóle uda się teraz tą spinką zapiąć wszystkie włosy. Może spróbujemy to zrobić w ten sposób, że złapiemy... O, tak. Czekajcie. Dobra, to jest złapane, to podwiniemy pod spód. Okej, dobra. Warkocz można jakoś zakończyć tą spinką. Przydałaby się gumka jakaś tutaj do zestawu, ale ona niestety nie jest dołączona. Ozdobimy ją jeszcze tym grzebykiem. Może zrobimy niebieskim. Niebieski grzebyk tutaj umieścimy jej we włosach. O, on będzie tutaj ładnie pasował. Zrobimy wersję taką, że zrobimy dużo ozdób. Myślę, że tutaj będzie również pasowała nam do tej fryzury taka opaska z kokardką. Tą lalkę ja oceniam na 5 gwiazdek, dlatego że naprawdę fantastycznie można się bawić tą lalką, czesać jej piękne fryzury, a wiadomo, że każda dziewczynka lubi czesać swoje lalki, a tu są piękne, długie włosy, które można pięknie też układać, wymyślać całe mnóstwo fryzur. Te ozdoby też są oczywiście wystarczające. Fajne jest też to, że wszystko możecie tutaj schować, więc nic Wam nie poginie. Dlatego ode mnie tutaj 5 gwiazdek. Ja Was zapraszam na pozostałe filmy na naszym kanale kochamzabawki.pl. Tam możecie sobie zobaczyć jeszcze inną lalkę, również z tej kolekcji Kraina Długowłosych.